Cześć, ja jestem Willy i witam was w kolejnym odcinku Tajemnic i Ciekawostek z Google Maps. Znajdujemy się w Jordanii, gdzie ktoś zostawił na ziemi bardzo duży napis. Ma jakieś 50-60 metrów długości. To będzie coś w stylu SOS, ugrzęźliśmy albo zostaliśmy zostawieni. Ewidentnie ktoś tutaj ma problem. Ktoś tutaj znalazł się w miejscu, gdzie wolałby się nie znaleźć. I to jest naprawdę przywalona sytuacja, bo ja tutaj nie widzę żadnej cywilizacji, nawet ciężko jest powiedzieć, gdzie ktoś musiałby iść. Tu też są tylko jakieś skały. Możliwe, że tutaj będą ludzie, ale wciąż, patrzcie, to jest 16 km w linii prostej. A też nie wydaje mi się, żeby tutaj dało się iść w linii prostej. Co ciekawe, w okolicy można znaleźć także inne napisy. Tutaj mamy napisane no, a tutaj mamy x. Jeszcze jak sprawdziłem sobie zdjęcia historyczne, to się okazało, że jak tutaj przewiniemy sobie do roku 2012, to już wtedy te napisy tutaj były i one były mniej zamazane. Tutaj coś jeszcze było napisane. Mamy tutaj AQ i reszta jest zamazana. Wydaje mi się, że tutaj może chodzić o miasto, które znajduje się w okolicy i nazywa się Aqaba. Natomiast nie wiem, czemu ktoś miałby pisać nazwę miasta na jakimś zadupiu, gdzie się zgubił. To ma sens, ale cała reszta, jakieś kurwa X, o co tutaj chodzi? Nie wiem, jak się to wszystko skończyło, bo jak patrzyłem w internecie, to nie było żadnych konkretnych informacji na ten temat. I w ogóle zaczęło mnie zastanawiać, czy takie komunikaty zostawione na ziemi w ogóle działają. Bo w filmach zawsze jest tak, że jak ktoś wyląduje na bezludnej wyspie, to pierwsze co robi, to zostawia napis SOS pomocy. Ale czy to faktycznie działa w prawdziwym życiu? Czy ktoś takie napisy w ogóle by zauważył? I zacząłem grzebać sobie w internecie, szukać takich spraw. I okazuje się, że czasami faktycznie coś takiego potrafi uratować dupę. Dla przykładu w roku 2020 kilku kolesi ugrzęzło na bezludnej wyspie o nazwie Pikelot, po tym jak zboczyli z kursu i skończyło im się paliwo w łódce. No i oni na piasku zrobili taki wielki napis SOS i po trzech dniach załoga jakiegoś samolotu wojskowego, który przelatywał w okolicy, dostrzegła ten napis i ich ewakuowała. Co ciekawe, niedaleko tej wyspy znajduje się inna bezludna wyspa. To jest takie zadupie, że na Google Maps nawet nie ma podanej nazwy, ale podobno nazywa się to Fanatic. W 2016 roku na tej wyspie także rozbiło się kilku kolesi i oni przy wykorzystaniu liści palmowych zrobili napis pomocy, dzięki czemu także jakiś samolot ich zobaczył i uratował. A teraz dla kontrastu pokażę wam przykład na to, że zostawienie na ziemi znaku SOS wcale nie oznacza, że ktoś nas odnajdzie. Przenieśmy się do Japonii. Znajduje się tutaj góra o nazwie Asahidake. Ona nie jest jakoś specjalnie skomplikowana, jeśli chodzi o wspinaczkę, a przynajmniej tak długo, jak będziemy trzymać się tej ustalonej ścieżki. W szczególności jest jedno takie miejsce na tej górze, mniej więcej tutaj. I w tym miejscu możemy zobaczyć taką charakterystycznie wyglądającą skałę. Tutaj założenie jest takie, że tak długo jak idziemy w kierunku tej skały, no to znaczy, że idziemy we właściwym kierunku. Jest tylko jeden mały problem, który polega na tym, że jakieś kilkadziesiąt metrów wcześniej możemy zobaczyć skałę, która wygląda praktycznie tak samo. I gdyby tak się zdarzyło, żebyśmy pomylili te dwie skały, to zamiast na szczycie znajdziemy się w bardzo niebezpiecznym miejscu. Oczywiście teraz to trzeba byłoby być jakimś jebanym debilem, żeby pomylić drogę na szczyt, no bo mamy przecież te linki, mamy jakieś znaki ostrzegawcze. Nie wiem, co tutaj dokładnie jest napisane, ale pewnie coś w stylu, że jak tam pójdziesz, to zdechniesz. Oczywiście w przeszłości takich ostrzeżeń tutaj nie było i faktycznie można było się pomylić. W roku 1989 dwóch kolesi wspinało się na tą górę i oni właśnie pomyśleli, że to jest ta skała, w kierunku której powinni się udać. Tak więc zobaczmy sobie, gdzie ta skała ich zaprowadziła. To jest ta właściwa skała i widzimy, że ona prowadzi od razu na szczyt. Natomiast jeśli pójdziemy w kierunku tej drugiej skały, no to zamiast na szczycie znajdziemy się w dupie, no tutaj nic nie ma. Ta droga prowadzi na jakieś bagna, gdzie jest mnóstwo roślinności, jakieś bambusy rosną, zasłaniają widok, nie wiesz gdzie iść, jakieś kurwa yeti tam chodzi. Mówiąc inaczej, tutaj jest wiele miejsc, w które można się dostać, ale z których praktycznie nie da się wydostać. I to właśnie spotkało tych dwóch kolesi. Na szczęście dla nich ktoś powiadomił policję o tym, że oni nie wrócili z wyprawy, więc policja rozpoczęła poszukiwania z użyciem helikoptera. Zaczęli oni przeszukiwać cały ten obszar otaczający górę Asahidake i w pewnym momencie, to już było pod koniec dnia, kiedy oni mieli się tak naprawdę zwijać, to w oddali zobaczyli na ziemi napis SOS ułożony ze ściętych drzew. Niedaleko tego napisu odnaleziono także zaginionych turystów, którzy natychmiast zostali ewakuowani. Tak więc dostaliśmy kolejne szczęśliwe zakończenie, tylko coś tutaj nie pasuje, no bo jakbyśmy teraz cofnęli ten film do tyłu, to przecież powiedziałem, że... A teraz dla kontrastu pokażę wam przykład na to, że zostawienie na ziemi znaku SOS wcale nie oznacza, że ktoś nas odnajdzie.
Rzecz polega na tym, że kiedy tych dwóch kolesi zostało już uratowanych, to policja trochę z nimi pogadała i powiedziała im, że to był bardzo dobry pomysł, żeby zrobić napis SOS na ziemi, bo to właśnie dzięki niemu tak szybko ich odnaleziono. No co tych dwóch kolesi powiedziało, że oni nie zrobili żadnego napisu. Ten napis musiał zrobić ktoś inny. Ktoś, kto zaginął w dokładnie tym samym miejscu, ale aż do tego momentu nikt nie zdawał sobie z tego sprawy. Następnego dnia wyruszyło więc kolejne poszukiwanie i tym razem to autor tego znaku SOS został odnaleziony, przy czym zostały już po nim tylko kości. W okolicy odnaleziono także plecak, w którym znajdowało się m.in. prawo jazdy. Należało ono do kolesia o imieniu Kenji Iwamura, którego zniknięcie w okolicy góry Asahidake zgłoszono 5 lat wcześniej. Poza prawem jazdy w plecaku znajdowały się też różne inne rzeczy przydatne w trakcie podróży. Był aparat, szczoteczka do zębów, kubek, a także rzecz najbardziej przydatna, czyli kasety z jakiejś chińskiej bajki, co się nazywa Magiczna Księżniczka Minki Momo. Ten gościu naprawdę miał pecha, nie? Chuj z tym, że on się zgubił w tych górach i umarł, tak? To zdarza się, ale żeby wszyscy się dowiedzieli, że twoje ulubione anime to Magiczna Księżniczka Minki Momo, to naprawdę trzeba mieć pecha. Tak czy inaczej, policjanci najwidoczniej też byli fanami Magicznej Księżniczki Minki Momo, dlatego że przesłuchali te kasety i okazało się, że na jednej z tych kaset ten Kenji zostawił wiadomość. Tutaj jest tłumaczenie tego nagrania. On mówi: SOS, pomóżcie mi, nie mogę ruszyć się z klifu. To jest miejsce, w którym po raz pierwszy spotkałem helikopter. Czyli był jakiś helikopter, który przylatywał, ale najwidoczniej go nie zauważył. I dalej on mówi, że sasa, czyli jakiś tam bambus, jest zbyt głęboki i on nie może wrócić się na górę. Czyli z tego co rozumiem, to wyglądało tak, że on się ześliznął na jakąś półkę skalną. Okazało się, że ona jest zbyt wysoko i nie może zejść niżej. Jednocześnie nie mógł też się wrócić, dlatego że za stromo było albo jakiś bambus go blokował, nie wiem dokładnie. Tutaj jeszcze można dodać, że na kościach, które odnaleziono, złamania, więc jeśli on ześliznął się na tą półkę skalną i jeszcze sobie coś złamał, no to tym bardziej nic dziwnego, że nie był w stanie się wrócić. Tak czy inaczej, to jest naprawdę dziwne wydarzenie, które im więcej się o nim poczyta, tym więcej pytań się pojawia. Na przykład, po co on to w ogóle nagrywał, tak? Czy on to włączył przypadkowo, czy chciał to wykorzystać w jakimś celu? Poza tym w tym nagraniu to brzmi tak, jakby on mówił do kogoś, więc pytanie do kogo? Czy ktoś przechodził w okolicy, czy on może po prostu krzyczał do helikoptera, który przelatywał? Inna zastanawiająca rzecz to to, że kiedy policja skontaktowała się z jego rodzicami, to choć oni rozpoznali rzeczy, które znajdowały się w plecaku, to już kiedy usłyszeli nagranie, to nie byli w stanie potwierdzić, że to jest faktycznie głos, który należy do ich syna. Więc nie wiem, może był małomówny. I też dziwne jest, jak on w ogóle zrobił ten napis SOS. On ma 15 na 5 metrów i został ułożony z kilkunastu ściętych drzew, ale nigdzie nie znaleziono żadnego narzędzia, które mogło zostać do tego użyte. No i jeszcze jest taka sprawa, że policja początkowo stwierdziła, że te odnalezione kości należały do kobiety. I dopiero potem, jak znaleźli jego prawo jazdy, to zmienili zdanie i powiedzieli, że jednak one należą do faceta. Może po prostu się pomylili, ale też niektórzy zastanawiają się, czy oni po prostu może nie chcieli pierdolić się z tą sprawą przez następne kilka miesięcy, więc zmienili zdanie, żeby pasowało do dowodów. Co dokładnie się tam wydarzyło, to z pewnością pozostanie tajemnicą na zawsze. Jedyne co można powiedzieć na pewno to, że jeśli idziemy w jakieś podejrzane miejsce, gdzie możemy się zgubić, to zamiast chińskich bajek lepiej jest wziąć na przykład pistolet sygnałowy, wtedy jak będzie leciał helikopter, to możemy go powiadomić, że potrzebujemy pomocy. No a w dzisiejszym odcinku to by już było wszystko. Do zobaczenia w kolejnym. Cześć!